Cześć kochani, witajcie bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Jak już widzicie po tytule, dzisiaj haul, ale nie byle jaki, bo haul z AliExpress, ubraniowy. Pierwszy taki na moim kanale, mam nadzieję, że przypadnie Wam do gustu. Ja jak widzicie jestem naprawdę podekscytowana, bo pokażę Wam tak śliczne rzeczy. Mam nadzieję, że pomogę Wam zdecydować, czy zamawiać tam, czy nie zamawiać. Słuchajcie, nie ma co się czarować, AliExpress znamy wszyscy, wiemy, że tam możemy dostać genialne rzeczy do domu, właśnie ubrania, akcesoria do włosów, po prostu masę różnych produktów w bardzo atrakcyjnych cenach. Niejednokrotnie na pewno też robiliście tam zakupy. No i co, słuchajcie, nie gadam, zaczynam. Koniecznie zostańcie do końca, ponieważ poinformuję Was również o kodzie rabatowym, jaki dla Was z AliExpress przygotowałam. Także zaczynamy. Pierwsza rzecz, moi drodzy, to przepiękna marynarka. Zobaczcie, ona jest biała w błękitno-złoto-pastelowo-różowe tutaj akcenty, czyli taką krateczkę. Do tego, moi drodzy, 6 przepięknych złotych guzików. No i chyba co, nie będę jej dłużej trzymała na wieszaku, tylko raz, dwa przymierzam. I spójrzcie, moi drodzy, no właśnie nie bez przyczyny nałożyłam dzisiaj taki biały, uniwersalny t-shirt, no bo będzie przepięknie się prezentował z rzeczami, które Wam tutaj pokażę. I spójrzcie, tak wygląda ten żakiecik, ta marynarka, on jest przepiękny, on jest tutaj, słuchajcie, taliowany, więc on ślicznie robi Wam talię. Oczywiście możemy go sobie zapiąć, ale powiem Wam szczerze, że sama nie mogę zdecydować, jak mi się lepiej podoba, bo tak wygląda bardzo elegancko, ale rozpięty ma w sobie chyba takie większe coś. No, także rozpięty podoba mi się chyba jednak bardziej. Rękawy ma świetne, bo nie są takie obcisłe, są takie szersze, naprawdę moim zdaniem ładnie to, zobaczcie, wygląda. I ja, słuchajcie, ten żakiet mam w rozmiarze S, czyli też bardzo często jest tak, że na AliExpress możemy trafić dokładnie w taki rozmiar, jaki nosimy tutaj, kupując w takich europejskich sieciówkach, sklepach, także voilà. To jest, słuchajcie, pierwsza rzecz. I będę te rzeczy mocno przeplatać, ponieważ są to zakupy i na jesień, i na zimę, i na lato. Słuchajcie, mam tutaj totalny miszmasz, swetry, dres, płaszcze, także naprawdę mnóstwo perełek. I kochani, kolejna rzecz, zobaczcie, taram, przepiękny, uniwersalny, klasyczny trench. On tutaj jeszcze ma, moi drodzy, paseczek, także chyba nie będę dyskutować, po prostu już Wam pokazuję, jak na mnie leży. I po raz kolejny, moi drodzy, tutaj rozmiar S, zobaczcie, również pasuje idealnie. Tak wygląda, słuchajcie, bez paska. A teraz pokażę Wam, jak wygląda z paseczkiem. Ten trench nie ma żadnych guzików, co też, nie ukrywam, jest fajną sprawą, bo w talii sobie go tym paseczkiem regulujemy dokładnie tak, jak chcemy. No słuchajcie, nieraz mamy grubszą bluzę, czy grubszy jakiś taki, wiecie, sweterek, no to wówczas, słuchajcie, możemy tutaj, wiecie, rozluźnić pasek. I będzie. Dobra, nie będę, słuchajcie, teraz go tam w szlubkę pakować. O, tak wygląda ten trench, zobaczcie, związany. No, moim zdaniem naprawdę jest bardzo, bardzo ładny. Strasznie mi się podoba jego długość. Strasznie mi się podobają te luźniejsze, po raz kolejny, rękawy. Tutaj możemy sobie też tym zapięciem troszeczkę poregulować. Zobaczcie, mamy dwie możliwości, jeśli chodzi o zapięcie, ale mnie bardziej chyba urzeka właśnie taka luźniejsza wersja. Próbowałam sobie go spiąć, ale nie, ja, słuchajcie, zostawiam tak. No i zobaczcie, no naprawdę, naprawdę coś fajowego. Ja przyznam Wam szczerze, że jestem pod wrażeniem tego trencha. No po prostu, słuchajcie, jeśli chodzi o trench, to jest taka klasyka. Ja przyznam Wam szczerze, że rozglądałam się ostatnimi czasy za trenchem, ale jakoś tak, wiecie co, nic nie przykuło szczególnie mojej uwagi, a tu proszę bardzo, nadarzyła się okazja i mogłam sobie zamówić taki oto piękny na AliExpress. Także to kolejna rzecz. Zostajemy jeszcze w temacie okryć wierzchnich i mam tutaj, słuchajcie, kolejny płaszczyk. Taki pikowany, długi. On również, słuchajcie, nie ma tutaj żadnego guzika, żadnego zapięcia. Ja mam, słuchajcie, to do siebie, że ja wiecznie po prostu chodzę z rozpiętą kurtką, z rozpiętym płaszczem. Naprawdę, jakoś tak lepiej się czuję, lepiej to wygląda. I cieszę się, wiecie co? I cieszę się bardzo, że właśnie te oba płaszcze mają takie rozwiązania. Mamy dodany oczywiście paseczek, co, tak jak powiedziałam, również na plus, gdyż możemy sobie same regulować
długość jak chcemy. Ten płaszcz jest bardzo długi, no i jak widzicie jednak beże, to jest, słuchajcie, przewaga tych zakupów. Ja po prostu wielbię ten odcień. I co? Zakładamy kolejny rozmiar S i spójrzcie, pasuje jak ulał, także tak wygląda ten płaszcz, zobaczcie, rozpięty. Oczywiście pod spód jakiś sweterek, bluza, ale nawet zobaczcie t-shirt. On jest naprawdę, powiem wam szczerze, taki bardzo przyjemny, taki cieplutki. Na aukcji widziałam informację, że on jest, słuchajcie, podpięty jako płaszcz zimowy. Ale oczywiście no, u nas na te takie mroźniejsze zimy raczej się nie sprawdzi. Raczej sprawdzi się na właśnie jesień, na taką lżejszą zimę. To tutaj myślę bez problemu. No i co? Zawiązujemy sobie go, słuchajcie, jak chcemy, naprawdę. Mnie się najbardziej podoba, jak go zawiązuję na dwa razy i wówczas też, tutaj wiecie, ten pasek jest śliski, to się nie wiązuje. I dobrze, i zobaczcie, cyk, mamy, pięknie moim zdaniem wygląda. Zobaczcie, rękawki również idealne. No ja powiem wam szczerze, że co kolejna rzecz, to po prostu większy zachwyt. Ja już te rzeczy oczywiście mierzyłam, przygotowywałam sobie je do nagrania tego filmu i jestem w szoku, jestem pod wrażeniem tego zamówienia. Kolejna rzecz, moi drodzy, to kardigan. Ja ostatnio, wiecie, że polowałam na taki kardigan, kupiłam go w rewelacyjnej cenie, ale zobaczcie, na AliExpress również znajdziemy świetne tego typu swetry, czyli tutaj głęboki dekolt, duże guziki, i cały zachowany w takim rozmiarze oversize po prostu. To jest, słuchajcie, po raz kolejny rozmiar S, więc zobaczcie, tak się prezentuje. Tutaj fajna sprawa, zobaczcie, bo na rękawach on ma takie przejścia, tutaj są paski, a tutaj jest taki ażurkowy, powiedziałabym, splot, także przepięknie to wygląda. Rękawki się tutaj rozszerzają, a później jeszcze raz zwężają przy nadgarstkach, także wspaniale, naprawdę wspaniale się to prezentuje i dobra, mierzymy. I voilà, zobaczcie, tak się prezentuje ten kardigan. Możecie sobie go tutaj, wiecie, o, dać wyżej, wyeksponować wasz pasek. Z tyłu, zobaczcie, jest taka długość. No i te rękawy, w których ja jestem absolutnie zakochana. Zobaczcie, one wyglądają po prostu prześwietnie w każdej konfiguracji, więc tak się prezentuje ten kardigan. Jest bardzo przyjemny, bardzo taki mięciutki, cieplutki. No i super sprawą jest to, że nie jest taki, wiecie, materiał gniotliwy, więc fantastycznie. A więc zobaczcie, kolejna rzecz, z której jestem zadowolona i naprawdę ja bardzo się sobie w tych rzeczach podobam. To też nie jest tak, że jestem zadowolona tylko i wyłącznie z koloru i z tego, że na mnie pasuje, ale naprawdę wiem, że te ubrania będę mogła spokojnie stylizować na co dzień do moich pozostałych ubrań. Dobra, lecimy sobie dalej. Kolejna rzecz, którą chciałam wam pokazać, to duet, a mianowicie długi kardigan, też oversize'owy. On akurat w ogóle nie miał rozmiaru, czyli on jest, słuchajcie, dla każdego dosłownie. Będzie wyglądał zarówno dobrze na osobach noszących S, jak i osobach noszących XL. Nie ma tutaj to naprawdę znaczenia. Jest bardzo, bardzo długi. Można go nawet, słuchajcie, potraktować jako sukienkę albo założyć do leginsów, czyli niekoniecznie tutaj właśnie z jeansami go łączyć. I do niego, słuchajcie, był w zestawie, w komplecie taki topik. On jest również taki, zobaczcie, dzianinowy, sweterkowy, przepiękny. Także taki duecik, ja już to mierzę i sobie zobaczycie, jak się to na mnie prezentuje. I już jestem, moi drodzy, powiem wam szczerze, on mi się tak spodobał na modelce, na pani, która go tam prezentuje właśnie na tej aukcji, że przepadłam, po prostu przepadłam. No i zobaczcie, wygląda tak. To jest naprawdę wielgachny sweter, sweter koc dosłownie. Także tak się prezentuje. Zobaczcie, naprawdę jest długi, więc tak jak powiedziałam, śmiało go można podciągnąć pod sukienkę swetrową. No i rękawy. Rękawów jest bardzo dużo. Nie wiem, ostatnio mam, słuchajcie, taką manię na wielkie rękawy, żeby tutaj było dużo, żeby to, wiecie, sobie tak dłonie ogrzać. Genialna sprawa. Także tak to wygląda. Pod spodem oczywiście topik. Można nosić razem, można, słuchajcie, osobno, to oczywiście nie ma problemu. I ten sweter, słuchajcie, jak go tak weźmiecie w dłonie, on jest ciężki, ale to jest naprawdę kawał swetra. Także tak się prezentuje. Cieszę się, że te guziczki się tak w oczy nie rzucają. Naprawdę to dodaje mu takiej subtelności. No moim zdaniem petarda. Naprawdę petarda. Świetny, wielki kardigan. Super. Także tak wygląda.
ostatnie ujęcia i lecimy dalej. W tym wielkim kardiganie zaprezentuję Wam kolejną rzecz i jest to duet. Słuchajcie, no zakupy bez dresów nie byłyby udanymi zakupami, także dresik również się znalazł, ale zobaczcie, jaki on jest genialny. Mamy tutaj taką bluzę, kangurkę, jest kieszonka, jest kapturek, ale spójrzcie na strukturę tego dresu. To jest obłęd. Będę człowiek wafel, dosłownie. Także to jest, słuchajcie, bluza. I do kompletu mamy spodnie. To jest, słuchajcie, też chyba rozmiarowe. I ja mam na pewno S-kę. Tak, to jest też S-ka. Super jest ta guma w tych spodniach. Ona naprawdę, ona tak fenomenalnie, słuchajcie, wszystko nam trzyma w ryzach, że to jest obłęd. Mamy kieszonki. No ale dobrze, ja nie gadam, tylko po prostu go przymierzam i sprawdzamy. I jestem, tak jak powiedziałam, jestem wafelkowym człowiekiem teraz, ale słuchajcie, ten dres jest tak mięciutki, tak milutki, że nie ma się ochoty z niego wychodzić. I teraz tak, zobaczcie, mamy bluzę, spodnie sięgają dość wysoko, bo za pępek praktycznie, więc tak jak powiedziałam, one trzymają w ryzach wszystko, brzuszeczki, boczki, naprawdę. I tak, zwykły... Chciałoby się powiedzieć wygodny, normalny dres, ale wiemy, jak o wygodne i normalne dresy jednak jest ciężko. Spójrzcie, spodnie są większe, nie ukrywam, one na wysoką osobę też będą idealne, bo na końcach troszkę ich tu jeszcze mam, ale mi to w ogóle nie przeszkadza i słuchajcie, ja je widzę nawet do butów M-u, naprawdę. Czy to będzie obłęd, to po prostu... Super, super to wygląda. I wiecie co? Ja sobie też ten dresik mierzyłam do tego trencza. Tręczu? Tręcza? Nieważne. W każdym razie też to wygląda obłędnie. Już wam pokazuję. Czekajcie, niech no się ogarnę. O, także zobaczcie. Cyk, dresik, tręczyk, proszę bardzo, adidasek. I lecimy. Naprawdę... Super, moim zdaniem naprawdę to fajnie wygląda. Wcale, zobaczcie, trencza nie musimy rezerwować do takich stylizacji, wiecie, eleganckich, mniej wygodnych. Tak również jest fantastycznie, jest to naprawdę idealna stylóweczka do biegania po mieście. Ale dobrze, wróćmy do samego dresu. Uważam, że kolor jego, ten właśnie beż... Ale jestem nudna z tym beżem, co? Ale zobaczcie, no ja naprawdę się w nim najlepiej czuję i uważam, że do mojej urody pasuje. Właśnie mówiłam o tym, że beż ogólnie chyba najlepiej mi pasuje do mojej karnacji, do mojego typu urody, co? Wszystko pasuje do tego, twojego typu urody, a najbardziej ja. Ty tak. Dobrze, to teraz pan znika, a ja nakrywam dalej. Także tyle o tym dresie. I pozwólcie, że w nim zostanę i pokażę Wam dwie ostatnie rzeczy, a mianowicie letnie sukienki, z których też jestem bardzo zadowolona. I mamy tutaj, zobaczcie, ją troszeczkę tutaj rozpięłam, bo jak zdejmowałam, to było mi wygodniej. Mamy tutaj taką, no można powiedzieć, brązową, bardziej niż beżową, sukienkę z paskiem. Ten pasek jest genialny, ma takie chwosty na końcach. I ona ma tutaj dwa takie ażurkowe miejsca. Zobaczcie, super to wygląda. Typowo letnia sukienusia. Rękaw nie jest do końca do nadgarstka, tylko taki powiedzmy 3/4. Także wskakuję w nią i zaraz zobaczycie, jak wygląda na mnie. I voilà, moi drodzy, jestem już w tej brązowej sukieneczce. Wybaczcie za blade nogi, ale myślę, że większość z nas teraz ma ten problem. I tak, zobaczcie, tak się prezentuje. Ona jest dość krótka, nie ukrywam, więc na wyższe dziewczyny ja mam 165 cm wzrostu, więc macie takie porównanie. Jeżeli jesteście wyższe, to może być bardziej tuniką niż sukienką. No ale u mnie jest w porządku. I słuchajcie, paseczek. Co z tym paseczkiem? Tak, wygląda ok, ale wiecie co? Bardziej mi się chyba podoba, jak ta sukienka jest, zobaczcie, taka luźna tutaj. I ja wymyśliłam, że w sumie ten paseczek można sobie związać chociażby w kokardę z tyłu. I zobaczcie, z tyłu tak to wygląda. I moim zdaniem teraz efekt jest jeszcze fajniejszy. Także bardzo jestem zadowolona z tej sukienki. Na pewno latem niejednokrotnie będę zakładać. Fajne rozwiązanie też z tymi rękawkami, że one nie są, wiecie, takie do końca. Super, super to wygląda. I moi drodzy, ubolewam, ale to ostatnia już rzecz. Niemniej też petarda, więc zostańcie koniecznie. Zobaczcie, taka sukieneczka.
przepiękna, biała, ażurkowa. No tego typu motywy naprawdę nie wychodzą z mody. Kupując taką sukienkę, mamy ją absolutnie na lata. Śliczna jest, jest bardzo dziewczęca, bardzo taka wdzięczna. Również lato, wiosna, można śmiało ją wykorzystywać. Przepiękna, także też już ją przymierzam i zobaczycie, jak wygląda na mnie. Zapomniałam chyba też dodać, że zarówno ta sukienka, jak i ta, to także rozmiar S, więc jak widzicie, S-ka to S-ka w tym przypadku. I już jestem, słuchajcie, ja nie wiem, naprawdę ja nie wiem, po co się człowiek czesze przed filmem Mierzymy, więcej nie będę. Dobra, słuchajcie, mamy tutaj fajny dekolt, bo nie jest taki wulgarny mimo wszystko. Tutaj nic nam absolutnie nie ucieknie, bo to wszystko jest przepięknie tutaj dopasowane. Ta sukienka tutaj nie ma żadnej gumki w talii, wiecie, dlatego tutaj rozmiar musi być odpowiednio dobrany. No i też jest sukieneczką krótką, jakby nie patrzeć. Rękawki są długie, ale one są bardzo cienkie. Tutaj nie ma takiej podszewki, nie ma jakiegoś takiego dodatkowego materiału pod spodem, dlatego spokojnie, myślę, latem będzie można tę sukienkę nosić i nie będzie nam za gorąco. Ale zobaczcie, no wygląda moim zdaniem fenomenalnie. Plecy ma takie też bardziej odkryte, tak jak rękawy, a przód jest już z taką podszewką. Tak samo dół, tutaj też mamy takie zabezpieczenie przed prześwitującym materiałem. Także to, słuchajcie, ostatnia rzecz. I ubolewam, że to już ostatnia rzecz, którą mogłam Wam tu zaprezentować. Ale słuchajcie, no sami przyznajcie, dość fajne perełki mi się trafiły. Ja nie ukrywam, że też zrobiłam porządną selekcję i wybrałam dokładnie to, co uważałam, że w 100% będę nosić, przyda mi się w mojej szafie i pewnie z tego powodu jestem tak bardzo zadowolona. I dobrze, moi drodzy, kończymy na dzisiaj ten film. Mam nadzieję, że bardzo Wam się on podobał. Koniecznie dajcie znać, która z tych rzeczy jest Waszym faworytem, która spodobała Wam się najbardziej. Wszystkie linki, które są potrzebne, zostawię Wam oczywiście na dole. Tam wyszperacie te rzeczy, tam zobaczycie ich ceny, rozmiary, kolory, bo oczywiście są też w różnych wariantach, co po niektóre, na przykład dresy, więc poszperajcie sobie. I tak jak Wam obiecałam na początku filmu, zostawiam Wam również kod rabatowy na hasło Arleta. Macie 4 dolary rabatu przy zakupach za 25 dolarów. Także korzystajcie, mam nadzieję, że kupon Wam się przyda. Wszelkie informacje, do kiedy jest aktywny, zostawię Wam również pod filmem, także zaglądajcie do opisu. Tymczasem ja Wam dziękuję pięknie za oglądanie, za to, że zechcieliście spędzić ze mną swój czas. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia w kolejnych filmach.